Młodszy inspektor Grzegorz Gibaszek, dotychczasowy komendant powiatowy Policji w Turku, złożył komendantowi wojewódzkiemu Policji w Poznaniu raport z prośbą o odejście ze służby. W związku z tym inspektor Waldemar Wilczewski, który pełni teraz funkcję komendanta powiatowego w Złotowie, przeniesie się do Turku i tam będzie wypełniał swoje obowiązki na stanowisku komendanta powiatowego. Na to zwolnione miejsce zaś zostanie powołana pani młodsza inspektor Beata Różniak-Krzeszewska. Ostatnim stanowiskiem pracy Beaty Różniak-Krzeszewskiej był fotel komendanta pilskiej policji. Z pracy tej zrezygnowała z przyczyn osobistych. Od sierpnia tego roku pozostawała do dyspozycji komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Warto przypomnieć, że Beata Różniak-Krzeszewska była już komendantem złotowskiej policji w latach 2007-2011. Oficjalna zmiana na stanowisku nastąpi 15 grudnia.